Co mówi ksiądz na ślubie informatyka? Pobieranie zakończone. Cześć, Roman, witam w kolejnym odcinku mojego vloga. Dzisiaj jadę do Berlina. Zostałem wysłany z misją specjalną, żeby certyfikować się z Contentfula. No to jadę. Pogoda jest paskudna, mam... Strasznie krzyczą. Pogoda jest paskudna, mam nadzieję, że w Berlinie będzie trochę ładniej. Także do zobaczenia na miejscu. Nakręcę trochę z trasy, ciekawe jak wyjdzie. Już powoli dojeżdżamy do Berlina. Na szczęście komunikacja w Berlinie jest naprawdę świetna, więc mam nadzieję, że to będzie jakieś 10-15 minut, zanim dotrę do hotelu. Szybko się ogarnę i w hotelu jeszcze na chwilę sobie usiądę z wami. No, to tyle. Do zobaczenia w hotelu. Tak, jakby ktoś pytał, to jechałem przez 2 godziny z wagonie pełnym ludzi z Chin. Ale ciemno. Szybkie obejście pokoju. Kuchnia. Wielkie biurko. Double bed. Łazienka. Wielkie lustro. Uwaga, uwaga. Raz, dwa, trzy. Chciałem to zrobić. Jestem w hotelu. Podróż była spoko w sumie. Chyba muszę iść gdzieś na miasto coś zjeść, bo znowu jestem głodny. A potem zobaczymy. Pewnie się trochę Gatsby'ego pouczę, bo jutro na tym Contentfulu będę pewnie wykorzystywał Gatsby'ego, żeby jakiś tam projekt szybki postawić i żeby tego Contentfula przetestować. Także na dzisiaj koniec. Na teraz właściwie, bo za kilka sekund zobaczycie mnie rano, jutro. Taki time travel. Uwaga. I już z powrotem. Zaczynamy nowy dzień. Idę właśnie do Contentfula. Mam jakieś 15 minut pieszo do nich. Muszę przejść przez Oranienplatz. Kiedyś już tutaj byłem w ogóle w Berlinie właśnie z Anią. Także mniej więcej znam okolice, znam Kreuzberg. Opowiem wam w ogóle, o co chodzi z tym Contentfulem, zanim tam dojdę. Przynajmniej co wydaje mi się, że wiem o nich, bo być może dzisiaj dowiem się zupełnie nowych rzeczy. Mam nadzieję, że tak będzie. Zawsze kiedy chcecie postawić jakiś blog albo jakąś stronę, gdzie musicie dynamicznie zarządzać treścią, no to niestety musicie liczyć się z tym, że musicie jakiegoś tam WordPressa użyć albo jakiegoś CMS-a, który nie zawsze jest wygodny. Czasami może być tak, że ta technologia, której użyjecie, jest po prostu przerostem formy nad treścią. No bo taki WordPress do jakiejś takiej prostej strony firmowej jest po prostu kobyłą, której nie opłaca się w ogóle montować, bo umówmy się, że to jest strasznie wielkie i potrafi dużo więcej niż tylko postawić stronę firmową. Więc w takiej sytuacji fajnie by było wykorzystać coś, co może nie jest aż tak wielkie, co pozwala wam na trochę większą elastyczność. I wydaje mi się, że to między innymi dlatego właśnie, że WordPress czy też Joomla to są tak ogromne i często naprawdę zbyt wielkie jak na potrzeby projektu technologie, że powstały takie rzeczy jak Jamstack, czyli JavaScript API Markdown, które pozwalają wam w nieco prostszy sposób zarządzać tą treścią bez potrzeby montowania jakiejś ogromnej kobyły. Ale zaczęły też powstawać właśnie rozwiązania gdzieś tam oparte o chmurę. Jednym z nich jest Contentful. Wydaje mi się, że jest to całkiem fajny produkt. Nie do końca ich jeszcze znam jakoś tam super. Póki co jestem po prostu nimi zainteresowany. Uwaga, przechodzę przez ulicę, żeby nic mnie nie przejechało. Jedzie niemiecka taksówka. Więc tak jak już mówiłem, jestem zainteresowany Contentfulem, jestem ciekaw, co oni mają do zaoferowania. Mam nadzieję, że ta dzisiejsza certyfikacja nauczy mnie korzystania z tego w taki naprawdę wydajny i fajny sposób.
Mam plan, żeby postawić jedną stronę na tym, zobaczymy jak mi to pójdzie. Wiem, że jest to rozwiązanie płatne, ale podobnie jak na przykład Netlify czy Heroku, mają też bezpłatne plany, gdzie można sobie po prostu to wykorzystać, posprawdzać, a nawet chyba wykorzystać do takiego małego projektu. Wtedy wydaje mi się, że nie trzeba nic płacić, a można po prostu to na takie swoje potrzeby gdzieś tam wykorzystać. Więc jest to całkiem spoko. Lubię te rozwiązania, bo dzięki temu te nowe produkty można po prostu bez problemu testować. Wchodzę właśnie na Oranienplatz. Strasznie lubię to miejsce, nie wiem czemu, strasznie mi się podoba w Berlinie. Do zobaczenia w siedzibie Contentfula. Ja teraz trochę pokręcę, bo tu jest naprawdę bardzo ładnie. Widzimy się na miejscu. Berlin jest taki piękny, uwielbiam po prostu to miasto, tutaj wszystko jest super, mural na muralu, jakieś neony, bomba jest po prostu. Jestem już w siedzibie Contentful, zapytałem czy mogę w ogóle tu nagrywać i organizatorzy powiedzieli, że spoko. Nie wiadomo jak uczestnicy, będzie ich 26, więc sporo ludzi, będziemy podzieleni na grupy. Postaram się coś z tego nakręcić, ale nie obiecuję, że będę mógł, no bo ktoś może mieć przeciwko, żebym w ogóle tutaj nagrywał. Ale zobaczymy jak wyjdzie, najwyżej pokręcę takie z ukrycia. Lecimy na warsztaty, w końcu się może czegoś mądrego dowiem w tym życiu. Jesteśmy już po pierwszej części tych warsztatów. Wyszedłem bez kurtki, jest mi trochę zimno, ale to nic. Mam nadzieję, że się nie przeziębię. Kilka słów, jak to wszystko wygląda. Cała sprawa polega na tym, że po stronie aplikacji budujecie sobie taki model danych. Później możecie tworzyć z tego takie jakby template'y tych danych, które możecie później przesyłać za pomocą API do swojego frontendu. No i w taki sposób jakby konstruujecie cały swój CMS, cały swój content. Dzięki czemu później, tworząc aplikację, nie potrzebujecie już żadnego backendu dodatkowego, nie potrzebujecie backend deweloperów. Wiadomo, że są potrzebni, ale nie w tym wypadku. I przy tak utworzonym kontencie możecie na przykład, tworząc stronę w Gatsby, wziąć sobie to wszystko za pomocą GraphQL-a, ściągnąć do siebie, wypluć w postaci statycznej strony i po prostu stworzyć coś bardzo prostego, co zajmie Wam super mało czasu, nie będzie stroną opartą na WordPressie, która po prostu byłaby super ciężka i super wolno się ładowała, bo przypomnę, że Gatsby ładuje się 8 razy szybciej od takiej zwykłej strony, więc to jest na pewno technologia, którą warto wykorzystywać do takich projektów trochę mniejszych, nie potrzebujących jakichś dynamicznych rzeczy. Oczywiście alternatywą dla tego typu rozwiązań, bo wiadomo, że Contentful jest płatny, w jakimś tam momencie można na nim stworzyć jakąś taką prostą stronę, ale cała reszta już jest płatna i to nie kosztuje wcale tak mało. Więc trzeba się dobrze zastanowić, czy chcemy to wykorzystać. Alternatywą dla tego typu rozwiązań jest po prostu używanie plików Markdown, tworzenie swojego kontentu za pomocą plików Markdown, które są w Gatsby na przykład właśnie, ściągane później do strony i budowane w taki sposób, że to jest wypluwane, renderowane w postaci HTML-a, a następnie można to wydeployować na przykład na Netlify i mamy całą stronę gotową. O Jamstacku na pewno opowiem trochę więcej, czyli o tym właśnie jak tworzyć taką stronę statyczną opartą o CMS zarządzany z poziomu plików Markdown. Jest to bardzo ciekawy temat, sam się dopiero w niego wgryzam. Wydaje mi się to super ciekawe. Póki co lecę, chyba się napiję jakiejś kawy, bo trochę zmarzłem. W ogóle jest tu super pięknie, fajnie tu jest tak wszystko zamknięte. Oni tutaj mają biuro, jest mega ładnie. Także lecę do środka na dalszą część prezentacji. Właśnie skończyłem warsztaty, były mega fajne. Kolejny raz jestem pełen podziwu dla organizatorów takich właśnie wydarzeń dla programistów. Właściwie to nie byli tutaj tylko programiści, bo uczyli się też tego ludzie na przykład ze sprzedaży i tak dalej. W każdym razie, dostałem certyfikat, także jestem certyfikowanym użytkownikiem platformy Contentful. Zrobię na pewno ten odcinek, jestem naprawdę podekscytowany tym, jak to wszystko działa. Dostałem też skarpetki, kocham kolorowe skarpetki, więc wszystko jest super. Zostaję tutaj jeszcze na chwilkę, posiedzę sobie z organizatorami, trochę się z nimi zapoznam.
Generalnie chciałbym Wam powiedzieć, że zawsze warto zapisywać się na tego typu rzeczy, które dają Wam trochę więcej wiedzy na temat narzędzi, które możecie wykorzystywać na froncie, na backendzie, gdziekolwiek, gdzie pracujecie. Meetupy to nie jest jedyna opcja, którą możecie wykorzystywać, dlatego gorąco Wam polecam zapisywanie się też na wszelkiego rodzaju szkolenia. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki za obejrzenie, na razie. Cześć, tu Roman, sprawdzamy, czy nie ujebało mi mikrofonu.